Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na przeglądzie rynku kryptowalut. Powiało nam trochę nudą w poniedziałkowy poranek, ale nic to, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, wszystkie nowe osoby, które dopiero niedawno zaczęły oglądać moje filmy, zapraszam na moją stronę blogprezesa.pl, gdzie w zakładce Q&A znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań, które mogą Was nurtować. Na przykład jakie książki przeczytać, jak grać odnośnie podatków, wiele różnych rzeczy, które pytania, które pojawiały się, czy to na YouTube, na Twitterze, na Facebooku czy na mojej stronie, gromadzę tutaj w jednym miejscu i staram się regularnie uzupełniać odpowiedziami swoimi. Także wszystkich zachęcam, którzy nie znają tej strony, na odwiedzenie i zapoznanie się z tymi pytaniami i odpowiedziami. Startujemy z przeglądem. Na początek Bitcoin Cash. Bitcoin Cash po zaliczeniu lekkiej korekty, widać, ta korekta była taka płaska. Przejdźmy na wykres 4-godzinny. Widzimy, ta ostatnia linia trendu wzrostowa została przebita, ale kurs nie poszedł głębiej w dół, tylko w bok i nawet lekko nam tutaj teraz odbija. Czyli jesteśmy przy tej głównej, powyżej głównej linii trendu. Najbliższy opór jest na $719. Bitcoin. Co się dzieje na Bitcoinie? Na Bitcoinie mamy też lekką korektę. I teraz tu jest ważna ta linia wcześniejsza linia trendu wzrostowego, którą przebiliśmy. No i wczoraj, tam nawet dziś w nocy testowaliśmy ją od góry. Jeżeli wytrzyma to, no to prawdopodobnie będziemy kontynuowali wzrosty na Bitcoinie. No jeżeli nie, no to tutaj możemy zobaczyć większe spadki. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Na Dashu nic tu się ciekawego nie dzieje. Jeszcze próba utrzymania w tym trójkącie zniżkującym. Ethereum Classic. Tutaj dość sporo ostatnio omawiałem tą walutę, więc jak ktoś chciałby więcej coś wiedzieć, no to zapraszam do wcześniejszych filmików o możliwościach wybicia i różnych rzeczach, które tu się podziały, już mówiłem. No jak widać, trend nam, mocny trend zostawia nam się utrzymuje. Wyrysujmy sobie jakąś linię trendu. Tylko zobaczmy w jakimś mniejszym interwale czasowym, bo na dniowym to wygląda trochę strasznie. Tak. Dobrze, mamy wysuwaną linię trendu wzrostowego, bardzo stromą. No i teraz był jeden impuls wzrostowy duży, korekta, trójkąt, wyjście górą z trójkąta, kolejny impuls wzrostowy, znowu korekta, no i czekamy, co się będzie działo dalej. Wolumen zwiększony, no jest szansa, że będziemy testowali kolejne opory. Teraz kurs przebił opór na 13,94 i doszedł do 14,21. No jest szansa na kontynuowanie tych wzrostów, ale trzeba wziąć też pod uwagę, że to jest bardzo, bardzo prawie pionowo nachylona linia trendu i tak jak w Bitcoin Cash, tutaj miałem rysowaną taką linię, która została przebita, podobnie może być też tutaj. To nie oznacza, że od razu będziemy spadać, ale ta korekta może gdzieś tą linię przebić i kurs może dalej iść w górę. Game, a jeszcze ETH. No tutaj na ETH niestety odbiliśmy się od tej linii trendu wzrostowego i nie wygląda to za dobrze. Game. Tutaj utrzymujemy się powyżej linii trendu i w trendzie bocznym. Goldcoin. Nic ciekawego. IOTA. No tutaj o IOTA wspominałem, że może się zrealizować podobny scenariusz jak na Bitcoin Cash, zejście do tych wsparć, może nawet lekko je przebić i potem możemy mieć niezły wystrzał. No,
Czy to się zrealizuje? Nie wiem. Na razie jest tendencja spadkowa. No i trzeba też wziąć pod uwagę, że IOTA jest sobie tylko na Bitfinexie, z takich większych giełd. I obroty też nie są za duże. I na razie nie ma tam dużo handlujących. Małe obroty. Order book też nie jest jakiś za bogaty. Więc tutaj jakimiś drobnymi można ewentualnie próbować sobie coś pograć. Bo wchodząc z większym kapitałem, to tak naprawdę jest, można bardzo dużo namieszać na rynku. A wcale nie jest takie pewne to odbicie. Jak mówię, jest możliwy taki scenariusz, ale to jest jeden z wielu scenariuszy, które mogą się zrealizować. Lisk utrzymuje nam się jeszcze w tym trójkącie. Poprzebijanym już ze wszystkich możliwych stron. Litecoin również jeszcze w tym rejonie przez cały czas. Neo to już na włosku nam wisi, ale też jeszcze próba utrzymania się. AMG podobnie. Pay również utrzymuje się na ostatnich wsparciach. KTUM. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje. Augur, o, a na Augur mieliśmy wczoraj jakiś wystrzał i przebiliśmy sobie tą linię trendu spadkowego. Górne ograniczenie trójkąta. Tak mówiłem, że nuda, nic się tu nie dzieje. Tylko tak jak kurs szybko wyszedł w górę, tak szybko spadł. No niestety może to oznaczać, że też za dużo nie ma tutaj chętnych do grania i jakikolwiek większy kapitał powoduje gigantyczne ruchy. A kolejna rzecz, że głównie gra się toczy na parze z Bitcoinem, a nie na dolarze, i tutaj mamy tylko pochodną tego, co się wydarzyło tam. Możemy to sprawdzić. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem, czy na tej parze augur. Zobaczmy sobie z Poloniexa, czy coś się tutaj podziało. Tak, tutaj podziało się, ale poszło nam w dół. Tak, to ciekawe. Dobra, tutaj widać, że niewielki kapitał powoduje duże zmiany w rynku. Mało stabilnie to wygląda. Sun podobnie próba utrzymania jeszcze w tym rejonie, ale jednocześnie jesteśmy bardzo blisko linii trendu spadkowego i ta linia może zostać przebita idąc w bok. Steam tu podobnie co do reszty. Stratis, również Stellar, tak samo Waves. Tutaj w ogóle jesteśmy w dużym, gigantycznym trójkącie. Co jeszcze mamy? NEM, też bardzo blisko bandy. Monero nam tu przebił linię trendu wzrostowego, wyjście dołem z trójkąta, powrócił i dalej jest. Wszystko możliwe. 50 na 50. Czy będzie wystrzał do góry, czy mocne spadki. Ripple. Te świeczki nam pokazują duży spadek. Zielona świeczka z dużym knotem od dołu. Siłę kupujących, ale tutaj w drugą stronę znowu następny dzień. Spora świeczka zielona, ale z dużym knotem od góry. Pokazana siła sprzedających. Także mamy impas. Zcash. Podobnie idziemy w bok. I augur BTC wyrzucamy. Dobra. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Nie będę tutaj przynudzał i opowiadał niestworzonych historii, tylko po to, żeby film trwał nie wiadomo jak długo. Podsumując, no Bitcoin Cash, tendencja do dalszych wzrostów. Na Bitcoin, jeżeli utrzymamy się powyżej tej wcześniejszej linii trendu wzrostowego, to kontynuujemy wzrosty. I ETC z tych ważniejszych też jest szansa na kontynuowanie wzrostów. To tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.